Hej, ja jestem Sarcz, a wy oglądacie 14 odcinek serii Zagrajmy w The Last of Us Remastered. Opuścimy dzisiaj już hotel i przedostaniemy się do dzielnicy biznesowej. No dobra, zeskoczę tam teraz i zrobię przejście. A co ze mną? Zostaniesz tutaj. Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc. Pozwolę ci. Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać. Poradzisz sobie z tym? Wiesz, no niby już kiedyś strzelałam, ale tylko do szczurów. Do szczurów? Z wiatrówki. Cóż, to działa całkiem podobnie. Podnieś broń. Uważaj, Mar. Teraz musisz ją mocno oprzeć, bo to ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka, okay, którą trzymałaś w rękach. Teraz odciągnij zamek. Musisz złapać tutaj. Zabezpiecz. Okej. Okay. Kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Jasne? Zrozumiałam. Dobra. I żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem. No nareszcie, Joel. Proszę bardzo. Ale pięknie się nam rozwija więź między naszą dwójką. Dupek powinien wiedzieć, że jak się kradnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci to na sucho. Mam rację? Ja zrobiłbym... Wszyscy nie żyją! Kurwa, wszyscy nie żyją! Co on pieprzy? Oddychaj głęboko! Kto nie żyje? Cała ekipa. 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich! W mordę. Rozmawiałeś z szefem? Tak. Wszyscy mają zostać na miejscach. Pilnujcie bramy! Słyszeliście, co powiedział? Przeszukać teren! Nie przepuszczać nikogo! Bójcie się, panowie. Na początek spróbujemy jak najwięcej ich wyeliminować po cichu. Obu się mylił. Po śmierci ekipy? Turyści nie mogli załatwić całego. Później i tak będzie trzeba postrzelać, ale dopóki jest taka możliwość, żeby chociaż część wyeliminować bez wykrycia, to zróbmy to. Następnego mamy tutaj. Okej, koleś, nie odwalaj teraz żadnych głupich akcji. Tu cię zostawię. W miarę możliwości oczywiście pozostawić ich w takich miejscach, żeby inni się nie natknęli, chociaż oczywiście też nie jest o to aż tak łatwo, no ale zobaczymy. Na razie przedostańmy się też na drugą stronę. Będziemy sytuację na bieżąco obserwować. Okej, okay. Pytanie co z tobą? Czy ciebie wyeliminować, czy już ruszać na drugą stronę? Problem polega na tym, że nie tylko mamy gości na dole, ale i na górze. Kurde no, może chwilkę jeszcze poczekam. I teraz ewentualnie. Słuchaj stary, jakoś się dogadamy, okej? Niewiele brakowało, ale zdążyłem. I całe szczęście. Teraz pytanie, jak tutaj wygląda sytuacja. Od czasu do czasu przyspieszam. No ale przez większość jednak czasu musimy się raczej skradać. Dobra, podejdźmy tutaj do następnego. Jest z tej strony. Tylko teraz może mnie zauważyć.
No, lepiej gdyby dało się tego uniknąć. To jest trochę ryzykowne, że go tutaj mamy, no ale zostawimy go, bo już tam ktoś mnie, kurczę, przez moment wypatrywał. Ale tutaj chciałem wrócić do tego gościa, którego też mieliśmy na górze. Tylko że patrzcie, on teraz przeszedł tutaj na dół. To też go dorwiemy w takim razie. Koleś, nie rób teraz żadnych głupot! I tutaj będzie bezpiecznie. Skoro już jesteśmy tutaj przy schodach, to spróbujemy z nich skorzystać, nie sądzicie? Dlatego, że jednak gość, którego mamy na górze, jest w stanie dużo zobaczyć i dlatego też dobrze by go było też wyeliminować tutaj. Pytanie, gdzie my aktualnie go mamy? Akurat się tu zbliża. Czekajcie, może jeszcze przejdę. Dosłownie w ostatniej chwili. Czyli na razie idzie bardzo sprawnie. Na dole mamy jeszcze jednego. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że to ogólnie już mniej więcej wszyscy, ale niestety gra tutaj działa w taki sposób, dobra, mam cię, gra działa w taki sposób ogólnie, że w momencie jak wyeliminuję tutaj wszystkich, to nagle pojawiają się następni i w końcu dochodzi do takiego momentu, że nie za bardzo da się uniknąć bezpośredniej konfrontacji, z tego co przynajmniej zorientowałem się do tej pory, przechodząc już grę parę razy. Ellie mamy tam ciągle na górze. Patrzcie, nagle się pojawili wrogowie, których wcześniej tu nie było. I tak samo w innych miejscach też ich można spotkać. Zaraz wypatrzymy. Czekajcie. O, już z tej strony mi tutaj przez chwilę pokazywało. Tylko teraz muszę uważać, żeby tamci mnie nie wypatrzyli. Czekajcie. Niby z której strony w końcu? A, tutaj mamy. Też kolejnych dwóch oczywiście. To nie za ciekawie. Najgorsze jest właśnie to, że oni są zaraz obok siebie. Ale spokojnie. Spróbuję jeszcze się wycofać do miejsca, gdzie zaczynaliśmy. Też ciekawostka jest taka, że oni właśnie po wyeliminowaniu już wszystkich potrafią się pojawiać w różnych miejscach. Kiedyś jak właśnie rozgrywałem to po cichu, to pojawiali się tu na początku. No teraz widzę, że tam wręcz przeciwnie, na końcu mamy ich. Więc chyba po prostu spróbuję załatwić ich, nie wiem, może jakimś koktajlem albo po prostu zacząć się strzelać. No bo tutaj mamy dwóch obok siebie, zaraz następni troszkę dalej. Okej, czyli tam ich mamy. No dobra, to lecimy w takim razie już do otwartej walki. Rozmawiaj mnie! Super. Przynajmniej lunetę wykorzystałem. I teraz przejdę. Kurwa ma! Ha, widzicie? Nagle się pojawili tutaj blisko. Wow, wow. To z tamtej strony też już strzelają. Okej, wycofał się. Muszę też brać pod uwagę to, że Ellie tutaj będzie atakować, więc dobrze jest ich właśnie w takie miejsce przywołać. Co?
takie miejsce, gdzie dalej Ellie będzie miała ich jak na widelcu. I wydaje mi się nawet, że już kogoś tam postrzeliła. A nawet zastrzeliła. Dobra, bo tutaj się zbliża jeden. Uważajmy w takim razie. A to skubany. Któryś chyba z tej strony zaalarmował pozostałych. Ellie teraz też za bardzo nie ma czystego strzału. Ale już teraz oberwałem. Dobra. Wycofaliśmy się. I to jest moment, kiedy się podleczymy. Bo kurczę, wykorzystali, nie wiem, czy koktajl Mołotowa, czy bardziej tę bombę. W każdym razie, tutaj teraz mamy niezły widok. Zdjęty kolejny. Mamy następnego. Oj. Dobra robota, Ellie. A widzicie, czyli Ellie trafiła kogoś. Osłaniać mnie! Znaleźć go, nie może uciec. Poszukam tu. Ej wy, sprawdź ulicę. Następny załatwiony, a wręcz zmasakrowany. Okej. Cofaj się. Ostrożnie. Patrzcie, jeszcze ich mamy dwóch. Oż ty. Nie będzie i tak. I skubany się wycofał. Dobrze. Bardzo dobrze. Ładnie, Ellie. To chyba wszyscy. Dobra, chodźcie na dół. Chyba raczej chodź na dół. Ellie się spisała. Naprawdę. Joel wreszcie jej zaufał, żeby zaczęła też strzelać. I to się opłaciło. No i jak? Dam ci coś bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej. Jest zabezpieczony. Wiesz, jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj. To nie jest zabawka. Musisz uszanować. Joel, będę uważać. Okej. Joel, jak się martwi. O, a tutaj mamy tę broń Ellie, więc mogłem sobie przynajmniej uzupełnić też amunicję. Możemy też podejść do tego wisielca. I wtedy też krótką rozmowę z Ellie jeszcze odbędziemy. Złodziej, napis. Wow, w mordę. Surowa kara. Cholera. Wojskowi w Bostonie robili podobne rzeczy. Chyba tak. Dobra, zostawmy tutaj go w każdym razie. I w sumie, jak już jesteśmy przy tych elementach potrzebnych do przejścia na 100%, to od razu w pierwszej kolejności, za pamięci, udamy się tutaj po jeszcze jedną notkę. A konkretnie tutaj, patrzcie tylko na to. Zobaczmy. Notatka dotycząca świetlików. Nie potrzebujemy świetlików. Zgadza się, to oni rozpoczęli walkę, ale to my odwaliliśmy całą ciężką robotę. To naszą krwią spłynęły ulice. Nie zgadzam się na przeniesienie konfliktu do innych miast. One same muszą wywalczyć swoją niezależność i na pewno nie będę przyjmował rozkazów od jakiegoś świetlika z drugiego końca kraju. Proponuję pozbyć się ich, zanim ustaną walki. To jest nasze miasto. To są nasi obywatele. Dlaczego ktoś inny miałby sprawować rządy? Może po prostu to miejsce opuśćmy, co?
byli ludzie, którzy, można powiedzieć, świetlikom się sprzeciwiali. Pomijając już sam rząd, który, jakby nie patrzeć, przedstawia świetlików w tym najbardziej negatywnym świetle od samego początku. I teraz tak, warto by się było tutaj rozejrzeć po tych różnych pomieszczeniach, bo oczywiście do tej pory skupiałem się na walce, na cichej eliminacji, ale trzeba też teraz dokładnie to przejrzeć. No bo jest tutaj co zbierać. Nie licząc tych elementów kolekcjonerskich. I teraz w sumie zobaczmy, jak to wygląda. Apteczka, poprosimy, żeby od razu móc sobie zabierać. Tam Eli już znalazła drogę do wyjścia, ale dopiero oczywiście na koniec się tam wybierzemy. Na razie tu się rozejrzymy, przynajmniej uzupełniłem sobie zdrowie. Jest i cukier, nożyczki. I tutaj to chyba akurat wszystko. Na zewnątrz nie ma czego szukać, ale na górze już prędzej. Może jeszcze nie w tym pomieszczeniu, ale tam, gdzie przechadzał się ten jeden przeciwnik, to też można dostać się do środka. Tutaj, kurczę, te ślady po wybuchu. A tu ciekawe, najwyraźniej stanowisko jakiegoś dziecka. Tym niemniej mamy tutaj rzeczy ważniejsze jeszcze, na przykład strzałę. I chyba nic poza tym, tak naprawdę. Na pewno jeśli chodzi o elementy kolekcjonerskie, to zebrałem już wszystko. Dobra. Czyli tutaj moglibyśmy zejść. Eli już właśnie na nas czeka, dlatego że tutaj znalazła przejście. I na pewno z niego skorzystamy. Wydaje się, jakbym już zebrał wszystko. Upewnię się tylko jedynie tutaj. Aczkolwiek tam też w momencie, jak eliminowałem jednego z przeciwników, to przecież zabierałem jakieś części broni. A nie jestem pewien, czy jest tutaj coś więcej. Za chwileczkę się przekonamy. Wygląda na to jednak, że nie, że już tutaj wszystko zebrałem. Bo tak jak mówię, tutaj na tym placyku niestety nie ma co liczyć na jakieś fanty na hardzie. Tak więc ruszamy do Eli. O ile tutaj jeszcze czegoś nie ma. O, wygląda na to, że nie. Patrzcie, smażyli sobie szczury. Podnieść drzwi, aby móc wyjść. No, zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, Eli, dajesz! Robi się! No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. Czekaj. Tak. Już. Okej. Dobrze kombinujesz. No. Eli się naprawdę nam ładnie wykazuje. To trzeba przyznać. Dobra, jak tutaj wygląda teraz sytuacja? O, leczyć się praktycznie nie musimy. Chyba jakiś skrawek zdrowia dosłownie odjęty. Teraz tam. Pomóż mi wejść na górę. Normalnie tam nie wejdziemy, ale możemy wykorzystać to, żeby tam się dostać. Pomóż mi otworzyć. Dawaj. Dobra, jest. No i teraz będzie ok. Tak chyba wystarczy ustawić. Zobaczmy. Jest, udało się. I mamy też warsztat tutaj. Chociaż skoro jeszcze nie zdobyłem trzeciego poziomu narzędzi, to chyba nie skorzystamy tutaj za bardzo. Jeszcze tylko rzucę okiem. Mamy już 50 suplementów i teraz albo maksymalne zdrowie, albo obszar trybu nasłuchiwania byśmy poprawili. Niech będzie to maksymalne zdrowie.
Proszę bardzo. No i teraz już na pewno mamy zdrowie uzupełnione. Dodatkowy segmencik tego paska doszedł. Co my tu mamy? I tutaj w zasadzie mógłbym powtórzyć to, co mówiłem ostatnio, że czekamy, aż zdobędę trzeci poziom narzędzi, mimo że mam dużo części broni, ale po prostu jak zdobędę trzeci poziom, no to wtedy dużo tutaj tych części i tak zużyję. Na razie zatem ruszamy po prostu dalej. Cholera, schyl się, schyl się. Jasny gwint. Nic. Kurde. Ręce pełne roboty, co? Ej, jebie mnie to, stary. Cholera, nie ma żarcia. Jakieś stare buty. Nic nie mieli. Chodźmy. Co za dranie. Zabili ich tylko dlatego, żeby stwierdzić, że jednak niczego wartościowego nie mają. O rany. Nic nie mogliśmy zrobić. Wiem, ale... O rany. Chodźmy do tego mostu. Okej. Jakieś dwa bodajże odcinki temu też, kurczę, słyszeliśmy, jak strzelali do ludzi. Mówiłem wtedy o tym, że się odbywają tutaj prawdziwe dramaty dookoła. Tymczasem idźmy dalej. Tutaj pusto. Ale możemy iść na górę. Dobra, tędy. W końcu zabili tę dwójkę. Byłem pewien, że udało im się wymknąć z miasta. Teraz musimy znaleźć jeszcze tę dwójkę spieprzonego samochodu. W tym wozie musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Szukajmy dalej. Chodźmy z tym przed zabrem słońca. No. Idą akurat w tę stronę. I to w dodatku ze strzelbą. Zaczajmy się na nich. Przynajmniej wiemy, że się nas boją. Tylko nie daj się zaskoczyć. Chciałam ci tylko powiedzieć, że dobrze, że jesteś po mojej stronie. Ty się, Eli, chowaj. To był komplement. Okej. A to dobre. O kurde. Załatwiła go. Tamten jak zwiał. No to dobrze powiedziane, Eli, że się nas boją. Jak nawet ty tutaj jesteś w stanie ich bez problemu załatwić. Czemu mi nagle zniknął tutaj z tego trybu nasłuchiwania? Niby coś tam mi pokazuje, tak jakby przeszedł, ale wydaje mi się, że ciągle jest w tym samym miejscu. To mnie trochę martwi. Bo trudniej go teraz będzie wypatrzeć. I przez to może mnie zaskoczyć. No ale dobra. No dalej, bierzcie ten łeb, kurwa! Mamy go. Mam nadzieję, że teraz się uda go dorwać. Musimy to zrobić. Uwaga. Chodź tu. Nikogo więcej? Wygląda na to, że tak. No to ładnie sobie poradziliśmy, ale ta akcja w wykonaniu Eli była po prostu piękna. Tu jeszcze chciałem się wycofać, żeby zabrać tę broń. Myślałem, że tamtą rurkę ewentualnie jeszcze wykorzystam, ale nie było takiej potrzeby. Kurde. Widzę, że Eli dzisiaj postanowiła solidnie zaplusować u Joela. I niejako mu się odwdzięczyć za to, że obdarzył ją teraz takim zaufaniem. Super sprawa, naprawdę. Tymczasem mamy kolejne pomieszczenie z notatką do przeczytania. Tutaj możemy się rozejrzeć, jak to wygląda na zewnątrz, ale na razie zabierzmy notkę.
Notatka dotycząca ostatecznego natarcia bodajże? Sprawiliśmy, że zaczęli uciekać. Większość ich sił wycofała się do Liberty Avenue. Uderzymy o północy. Należy zebrać wszystkich sprawnych ludzi i uzbroić ich. Jesteś w stanie ustać na nogach? Zdołasz walczyć. Każdy, kto odmawia walki razem z nami, zostanie wygnany. Każdy, kto wspiera armię, stanie się przykładem dla innych. Dziś w nocy położymy kres tyranii i rozpoczniemy nowe życie na naszych własnych zasadach. Dobra. Wyjdziemy tędy w takim razie. Tutaj bezpiecznie. A przynajmniej póki co. Przypadkiem nie ma czegoś ciekawego, wartego uwagi? No nie tym razem. Przed sobą mamy plakat jakiegoś filmu. Ten gość lekko przypomina albo Joela, albo Wolverina z tej ostatniej części. Dobra, idźmy dalej. Jest wiadomość od ekipy ze wschodniej części. Gówno widzieli. A to z Market Street. Właśnie tamtędy jadą. Kto wie, może ich wykurzą. Może niech ci turyści pokażą swoje gęby. Kurwa, muszą się gdzieś pojawić. Mam nadzieję, że to twój szczęśliwy dzień. No to mamy problem. Joel, na drugim piętrze ktoś jest. Tam. Widziałem i trzeba też uważać na pułapki. Dlatego, że porozstawiali tutaj to. Okej, tego bym załatwił szybko. To, widzę go. Nie wychyla się. Tylko nie rób nic głupiego. Spokojnie. Okej, zdążyłem go tutaj schować. No i teraz zajmiemy się pozostałą dwójką. Pytanie tylko, jak do tego podejść, bo oni też się tutaj przemieszczają oczywiście na bieżąco. To trochę nam krzyżuje plany w razie czego, aczkolwiek... Dobrze. No i tak się składa, że w okolicy są jeszcze następni, więc musimy się przygotować, że tu przyjdą. Ale ja się może jeszcze kawałek wycofam. Ale to była dobra akcja. To muszę przyznać. Jeden tam biegnie, może właśnie dostanie się na górę. Okej, z tej strony idzie. To dobrze nawet. Mamy go. Teraz pytanie, czy od razu do niego strzelać? Czy na razie poczekamy? Chyba jeszcze chwilę poczekamy. Pójdę tędy. Ej wy, rozejrzyjcie się tam. Ciekawe, czy on tutaj podejdzie bliżej. Uwaga na razie. Dobra, dorwać go. No, koleżka będzie wracać. Pewnie, że tak. To ja już będę na to przygotowany. O ja pierdo! No i o to chodziło. Tam mamy następnych dwóch, ale to trochę dalej. My zatem mamy czas, żeby sprawdzić notatkę dotyczącą ataku motłochu. Tak to się tutaj nazywało. 10 października. Właśnie na moich oczach kapitan Mastros wraz z resztą naszego oddziału zostali oblani benzyną i podpaleni. Te zwierzęta potraktowały to jak święto. Jakiś stary skurkowaniec narzekał, że to strata benzyny. Było ich zbyt wielu. Jedyne co mogłem zrobić, to się po cichu wymknąć, ale zapamiętam wszystkie ich twarze. Wytropię każdego z nich, jeśli to będzie konieczne. Dobra, dość tej lektury. Tym bardziej, że się kurcze chyba zbliżają powolutku do nas. Tylko, że tutaj jeszcze tak na dobrą sprawę się dokładniej chyba nie rozejrzeliśmy, no bo mamy
Alkohol do zgarnięcia. I pytanie, czy było tutaj coś jeszcze? Ewentualnie. Wydaje się, że to co było, to już zebraliśmy. No dobra, w takim razie zejdziemy. Chociaż tu jest jeszcze pytanie, czy schodzić akurat tędy, czy spróbować jeszcze drugą stroną. Wow, tu mamy jeszcze aż trzech. Okej, to też trochę zmienia postać rzeczy. Będziemy musieli jakoś rozsądnie do tego podejść. Tutaj na razie się schowam. Czyli tam mamy. No i pytanie, czy nie lepiej będzie jednak się tutaj wycofać i przejść na drugą stronę. Proszę, ten akurat idzie tu. Chowasz ty kanalio. No, my teraz nie mamy niestety czym w niego rzucić, a szkoda. A i tu idzie jeszcze jeden ze strzelbą. To też trochę plany nam krzyżuje. Kurde, zastanawiałem się, czy nie rzucić Mołotowa. Chwilowo jednak nie. Kurde, no jest to trochę ryzykowne. Tak myślałem, że to mu tylko ten hełm zdejmie. Chociaż po cichu też się zastanawiałem. Liczyłem trochę, czy przypadkiem ten strzał z takiej broni nie wystarczy. Dobra, ale teraz daliśmy radę. I uwaga, bo to wciąż jeszcze ci dwaj zostali. Tamten jak się kręci. Tutaj! Okej. No panowie. Bo widzę, że ten się nie może zdecydować. Dobra, to jeszcze tylko ten jeden został. Zdążyłem się schować. Uwaga, uwaga. Aj, trafił. Eli też trafiła? Chyba już po nim. O, rany. Wytrzymać i przetrwać. Co? A, komiks. No Eli, naprawdę jestem pod wrażeniem, kurczę. Od wydarzeń z tego odcinka to naprawdę się już wykazała niejednokrotnie. Pokazała, na co ją tutaj stać. Absolutnie rewelacyjna sprawa. No i co teraz? Wytworzymy sobie ten koktajl Mołotowa od razu może. Pytanie, czy ulepszać tę broń? No tutaj mamy te nożyczki niby. Okej, i tu jest kolejna pułapka. Musimy cały czas uważać, jak się tutaj przemieszczamy. Bo bardzo łatwo przeoczyć taką pułapkę. A nie chcemy dać się wysadzić zdecydowanie. Patrzę, gdzie Eli jest, bo jeszcze będziemy tutaj jej potrzebować do jednej dodatkowej rozmowy. Okej, tutaj akurat chyba niczego nie będzie, więc nie mam czego szukać po tej stronie. No jedynie mamy te cegły na przykład. Ale jednak skierowałbym się w tamtą stronę, gdzie mieliśmy wcześniej tych przeciwników, skąd wychodzili właśnie. Wszystko mam na szczęście przeładowane, więc to też dobrze. Tu jeszcze tylko rzucę okiem, czy na przykład nie ma czegoś do jedzenia, bo akurat by mi się przydało, prawda? No ale nie za bardzo, przynajmniej nie tym razem. Dobra, to w takim razie rozejrzyjmy się, możemy tutaj pogadać z Eli w tym miejscu, przy tych ciałach. Śmierć za wolność. No, pytanie, czy Eli tutaj teraz akurat podejdzie. Prędzej czy później powinna to zrobić. Czasem trzeba być cierpliwym, jeśli chcemy właśnie jakiejś dodatkowej rozmowy wysłuchać. No i co? Rany. Kiepsko to się skończyło dla tej strefy. W każdej bitwie musi być przegrany.
A jeśli oni mieli rodziny? Każdy ma rodzinę. Lepiej się tym nie przejmować. Jak możesz tak mówić? Pewnie trochę z przyzwyczajenia. Czy z doświadczenia. Jest drabina. Hej, posadź mnie! Spokojnie, zaraz to zrobię. To oczywiście będzie nasza dalsza droga, ale prawda jest taka, że jeszcze tutaj nie zajrzeliśmy. A od razu powiem, że zdecydowanie warto. Po pierwsze, mamy notatkę z ciężarówki tym razem. Skończyliśmy przeczesywanie miasta w poszukiwaniu ocalałych. W hotelu ukryła się grupka żołnierzy. Zajęliśmy się nimi. Kilku z nas zrobiło wypad na obwarowanie, a raczej na to, co z niego pozostało. Większość ciężkiego sprzętu straciliśmy w trakcie walk. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu. Podobnie z ciężką artylerią, nic z niej nie zostało. Jedynym wyjątkiem jest samochód terenowy. Udało nam się naprawić auto i zamontować na nim działko. To Casco rządzi. Niech tylko ktoś się z nami teraz zadrze. Tam był mały błąd w tym tekście. Ale to drobiazg. Jeszcze szuflada. O, proszę. Amunicja do strzelby. Takie dwa naboje, a jakże cieszą. Tu na zewnątrz nie ma już czego szukać, ale wewnątrz jest jeszcze coś ważnego. Mianowicie kolejne zablokowane drzwi. Jest też jedzonko, czyli uzupełniliśmy sobie zdrowie. Super. Okej, okay, jak tutaj mamy te rzeczy, to na razie wykorzystajmy ostrze. Dobrze. I proszę bardzo. To teraz w pierwszej kolejności ostrze od razu wytworzyć oczywiście na nowo. I teraz zgarniamy co się tylko da. Jak zwykle sporo części broni. Amunicja do zwykłego pistoletu. Super, bo miałem 14, więc będzie 18 naboi. No i jeszcze tutaj nie zapomnieć o tym, co było na zewnątrz. Konkretnie z tej strony jest taśma, jest też i szmata. I to będzie wszystko. W takim razie musisz mi, Eli, wybaczyć, że tyle czekałaś, ale możemy już kontynuować. No. Okej. Chodź! Proszę bardzo. No tak się składa, że tędy przejdziemy właśnie na drugą stronę. Bo tutaj drut kolczasty nam wyraźnie by przeszkadzał. Uniemożliwia nam dalsze przejście. A tak, to proszę bardzo. Mamy to. Już niedaleko. Rzeczywiście, już teraz most jest bardzo, ale to bardzo blisko. I to na pewno cieszy. Bo zwróćcie uwagę, od ilu odcinków już do niego zmierzamy. Dobra, Eli. Nie wiem jak ty, ale ja miałbym... Przebywałam w podobnym miejscu. W bostońskiej strefie kwarantanny. A właśnie, miałem ochotę na ten temat pogadać. Wojskowa szkoła przygotowawcza. Co? Fajna nazwa na sierociniec. Ciekawe, co się stało z tymi dzieciakami. To miejsce jest zamknięte od dłuższego czasu. Nie ma tu żadnych dzieci. Czyli albo nie żyją, albo właśnie na nas polują. Albo uciekły. Ale wierzysz w to? Wierzę, że możemy się stąd wydostać. Chodź. No i tego zdecydowanie najbardziej powinniśmy się trzymać, prawda? Po raz kolejny mamy ten plakat. I to jest kolejna okazja do rozmowy z Eli. Ej, jeszcze jeden. No, już wcześniej taki plakat widzieliśmy, prawda? Te plakaty są wszędzie. Widziałem to, tuż przed wybuchem zarazy. Tak? Czynią wyby Besza na końcu? Nie, to durny film dla nastolatków. Kto cię zaciągnął do kina? Nie wiem. Dobra, skupmy się, okej? Okej.
No i tutaj pytanie. Czy to Sara wyciągnęła go do kina na ten film? Całkiem prawdopodobne, prawda? W każdym razie w tym miejscu się z wami pożegnam. Skoro już mamy niedaleko mostu, to jest nadzieja, że faktycznie w końcu się do niego udamy. Oczekujcie zatem na kolejne materiały. Dajcie znać, jak się wam dzisiejszy odcinek podobał. A póki co, to by było na tyle. Na razie.